Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 29 lipca 2013 roku skargi konstytucyjnej Edwarda Guziakiewicza o zbadanie zgodności artykułu 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali z artykułem 64 ust. 2 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeka. Artykuł 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w zakresie, w jakim przewiduje możliwość wystąpienia wspólnoty mieszkaniowej z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty długotrwale zalegającego z wniesieniem należnych od niego opłat, jest zgodny z artykułem 64 ust. 1 w związku z artykułem 64 ust. 3 i artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b. z artykułem 64 ust. 2 Konstytucji. Ponadto postanawia, na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Mirosław Granat. Panie sędziu, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Trzeba tu przypomnieć, że Trybunał dokonał kontroli artykułu 16 ust. 1 zakresowej, a więc ograniczył się do kontroli pierwszej z przesłanek wskazanych w artykule 16, jaką jest długotrwałe zaleganie z opłatami przez właściciela lokalu mieszkalnego. Dokonując argumentacji, jaką skarżący przedstawił w niniejszej skardze, mówię tu o argumentacji rozwiniętej w uzasadnieniu skargi, Trybunał przyporządkował elementy tej argumentacji do treści wzorca z artykułu 64 Konstytucji i Trybunał w związku z tym zbadał zakresowo ustęp 1 artykułu 16 ustawy o własności lokali z artykułem 64 ust. 2 Konstytucji, a więc z zasadą równej ochrony własności oraz z artykułem 64 ust. 1 w związku z ustępem 3 tego artykułu i w związku z artykułem 31 ust. 3, czyli chodzi o prawo do własności, o istotę prawa do własności oraz o możliwość jego ograniczenia przez ustawodawcę. Ważna tutaj jest teza myślenia trybunalskiego, której nie będę rozwijać, że artykuł 64 Konstytucji i artykuł 31 ust. 3 pozostają ze sobą w tej sprawie w pewnym związku. Idzie o to, że sam artykuł 64 Konstytucji nie wskazuje tych wartości i tych dóbr, których ochrona ma przemawiać za dopuszczalnością ingerencji w prawa właściciela. Te dobra są właśnie wskazane w przepisie związkowym, w ogólnej zasadzie proporcjonalności z artykułu 31 ust. 3. Dalej, w swoim rozumowaniu Trybunał prześledził przesłanki wskazane w artykule 31 ust. 3 Konstytucji w powiązaniu z wzorcem z artykułu 64 Konstytucji. Została więc zbadana przydatność, następnie kwestia niezbędności lub, jak powiada się, konieczności wprowadzonego ograniczenia
oraz po trzecie proporcjonalności sensu stricte. W zakresie pierwszej z przesłanki, a więc przydatności powództwa z ustępu pierwszego artykułu 16, Trybunał rozważył konstrukcję i funkcję prawa własności lokalu, rozumianej jako wiązka ściśle powiązanych uprawnień do całej nieruchomości, w której doszło do wyodrębnienia lokalu na własność, a także tu Trybunał rozważył niektóre elementy statusu wspólnoty mieszkaniowej. Artykuł 16 ustęp 1 stanowi tu rozwiązanie przydatne dla realizacji założonego celu ustawy i znajduje uzasadnienie w wartościach wymienionych w Konstytucji w artykule 31 ustęp 3. Ochronie podlegają prawa i interesy pozostałych właścicieli lokali w tejże nieruchomości, a także chroniony jest porządek publiczny. Kwestionowany przepis jest w stanie, w ocenie Trybunału, prowadzić do zamierzonego skutku. Prawodawca ustanowił takie ograniczenie wolności i praw właściciela lokalu. Tu należy przywołać ustawę długotrwale zalegającego z wnoszeniem opłat, które służy bezpośrednio realizacji celu ustawy, a ten cel jest uzasadniony w wartościach przywołanych w Konstytucji. Dalej, w swoim rozumowaniu Trybunał ocenił zarzut braku niezbędności czy konieczności wprowadzenia kwestionowanego powództwa z artykułu 16 ustęp 1. Przypomnę, że skarżący podnosił, że sprzedaż lokalu w drodze licytacji jest pozbawiona właśnie elementu niezbędności dla ochrony majątkowej właścicieli lokali tworzących wspólnotę. Znamy dalszy ciąg tej argumentacji z dzisiejszej rozprawy. Możliwe jest bowiem dochodzenie przez wspólnotę zaległych opłat za pomocą mniej radykalnych środków. Trybunał dokonał tu analizy artykułu 16 ustęp 1 i owego powództwa o sprzedaż lokalu. Należy stwierdzić, że instytucja z artykułu 16 przyspiesza i ułatwia wspólnocie dochodzenie roszczenia związanego z zaległymi opłatami. Sposób dochodzenia tych roszczeń świadczy, i tu zgoda z Urzędem Prokuratorskim, o preferencyjnym traktowaniu powództwa wspólnoty mieszkaniowej o zapłatę w porównaniu z pozostałymi wierzycielami osobistymi właściciela lokalu. W jednym bowiem postępowaniu prawodawca łączy merytoryczne stwierdzenie obowiązku zapłaty określonej sumy wspólnocie z zasądzeniem zapłaty określonej kwoty. W trybie artykułu 16 ustęp 1 wydawana jest od razu zgoda sądu na przeprowadzenie wobec dłużnika egzekucji tego orzeczenia przez wskazanie konkretnego sposobu egzekucji poprzez sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Trybunał, analizując problem niezbędności tej regulacji prawnej z artykułu 16 ustęp 1, skrupulatnie zbadał praktykę stosowania tej instytucji przez sądy powszechne. Trybunał przywoła tu w tym momencie tylko niektóre ustalenia z tego zakresu. Po pierwsze, sądy, wbrew twierdzeniom skarżącego, ale także wbrew stanowisku prokuratora,
wyrażają zgodę na licytacyjną sprzedaż lokalu po wykazaniu przez wspólnotę długotrwałości zalegania z opłatami, ale między innymi na podstawie dowodu wysokości dłużnej sumy oraz wielokrotnych, nieudanych prób komorniczego odzyskania należności, i podobne dowody były przedstawiane w sprawie tu, która była podstawą skargi w danej sprawie rozpatrywanej przez Trybunał. W większości wypadków, tak wskazuje praktyka sądowa, wspólnoty występują do sądu na podstawie badanego przepisu wówczas, gdy zawiódł ogólny tryb egzekucji roszczenia, a postępowanie upominawcze z artykułu 15 ustęp 2 zawiodło. Trybunał pragnie tu wskazać, że orzeczenie Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2004 roku 3 CK 55/04, na które powoływał się prokurator, nie było może dobrego momentu na polemikę z prokuratorem w toku rozprawy, ale Trybunał pragnie tym niemniej w tym momencie wskazać, że przywołanie tego orzeczenia Sądu Najwyższego w tym kontekście, w jakim uczynił to Urząd Prokuratorski, było tu niezasadne. Orzeczenie to dotyczyło zdolności sądowej wspólnoty mieszkaniowej i może nie będę go w całości przywoływał, będzie ono przywołane w pisemnej wersji uzasadnienia. Zatem funkcjonujące w orzecznictwie przesłanki stosowania skarżonego przepisu pokazują, że powództwo z artykułu 16 ustęp 1 jest uznawane za zasadne wówczas, gdy licytacyjna sprzedaż lokalu dłużnika jest niezbędna dla ochrony uzasadnionych interesów majątkowych pozostałych członków wspólnoty. Za niezasadny Trybunał uznaje pogląd, że powództwo z artykułu 16 jest bezpośrednio wymierzone w wykluczenie członka ze wspólnoty za naruszenie obowiązków ustawowych. Tu Trybunał pragnie stanowczo podkreślić, że skarżący nie może powoływać się na nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Są to przepisy powszechnie obowiązujące i obowiązują one także skarżącego. Trybunał uznał więc, reasumując zarzut braku niezbędności wprowadzenia skarżonej regulacji, że sposób dochodzenia roszczeń przez wspólnotę za pomocą powództwa z artykułu 16 przy zachowaniu przesłanki długotrwałości zalegania z należnymi opłatami jest niezbędny we wspólnocie dla ochrony wolności i praw pozostałych właścicieli oraz dla ochrony porządku publicznego. Następnie w kolejnym etapie rozumowania Trybunał przeszedł do oceny zarzutu braku proporcjonalności sensu stricte, a więc nadmiernej dolegliwości skarżonej regulacji. Trybunał przeanalizował tu racje ustawowe co do sposobu wkroczenia w treść prawa własności, następnie intensywność tego wkroczenia, umiejętność prawodawcy uregulowania tej ingerencji, pożyteczność i sensowność tej regulacji, a także problem ochrony innych wartości, które są gwarantowane konstytucyjnie. Zatem funkcja badanego przepisu polega na wyłączeniu ze wspólnoty tylko takiego właściciela, którego zachowanie zagraża rzeczywiście
stabilności finansowej wspólnoty, zmuszając ją do rezygnacji z najbardziej koniecznych wydatków, często warunkujących bezpieczne korzystanie z nieruchomości wspólnej oraz do pozyskiwania koniecznych środków pieniężnych z zewnętrznych źródeł. Skarżona instytucja nie znajduje zastosowania, gdy mimo zalegania z opłatami nie mamy do czynienia z krytycznym położeniem wspólnoty wywołanym nagannym zachowaniem pozwanego, a jedynie ma miejsce przejściowe osłabienie wspólnoty. Przepis ten, zdaniem Trybunału, stanowi ostateczną ochronę, ostatni bastion właścicieli tworzących wspólnotę przed postępowaniem innego członka wspólnoty, który narusza wbrew literze ustawy ich wspólny interes. Sądy, nakazując licytacyjną sprzedaż lokalu, biorą pod uwagę takie elementy stanu faktycznego, w tym sytuacji pozwanego właściciela, jak długotrwałość zalegania z opłatami, dalej kwestie stale wzrastającej kwoty zadłużenia, a także ewentualny skutek naruszenia w postaci naruszenia płynności finansowej wspólnoty. Trybunał nie potwierdza zarzutu, że artykuł 16 ustęp 1 umożliwia nadużywanie tego przepisu w taki sposób, że wspólnota wykorzystuje go dla zaspokajania innych interesów lub pozostałych interesów członków. Jest inaczej. Orzecznictwo sądów powszechnych pokazuje, że artykuł 16 nie jest wykorzystywany do rozstrzygania przez wspólnotę konfliktów lub rozbieżności poglądów czy interesów z innymi właścicielami lokali. Jeszcze raz należy podkreślić, replikując zwłaszcza urzędowi prokuratorskiemu, samo obiektywne zaleganie z zapłatą nie oznacza jeszcze automatycznie spełnienia przesłanki długotrwałości zalegania z artykułu 16. Realizacja tego przepisu nie jest w orzecznictwie sądowym bezwzględna. Nawet w sytuacji, gdy wspólnota wykazuje długotrwałe zaleganie z opłatami niektórych jej członków. Trybunał podkreśla, że w orzecznictwie prezentowane jest prokonstytucyjne podejście do podnoszenia przed sądem argumentu odwołującego się do sytuacji pozwanego właściciela lokalu. Sąd z urzędu ocenia zgodność żądania wspólnoty z zasadami współżycia społecznego. Takiej ocenie podlega też działanie osób długotrwale zalegających z opłatami. Zatem, biorąc pod uwagę określone rozumienie w orzecznictwie sądowym ostateczności instytucji z artykułu 16 ustęp 1 ustawy o własności lokali, a więc to, że powództwo to jest stosowane jako ultima ratio, Trybunał nie podzielił zarzutu z uzasadnienia pisemnego skargi, że możliwość dochodzenia przez wspólnotę mieszkaniową licytacyjnej sprzedaży lokalu za długi narusza proporcjonalność sensu stricte w konstytucyjnie chronionym prawie własności. Dalej Trybunał odniósł się do kolejnej warstwy argumentacji wyrażonej przede wszystkim w pisemnym uzasadnieniu skargi, to jest naruszenia istoty prawa własności. W retoryce dzisiejszej rozprawy słyszeliśmy dwa mocne zwroty. Brutalność ingerencji, nieco złagodzona przez Urząd Prokuratorski, drastyczność ingerencji. Zdaniem Trybunału przepis z artykułu 16 poprzez
preferencyjne zaspokojenie roszczeń wspólnoty poprzez preferencyjne zaspokojenie roszczeń wspólnoty mieszkaniowej eliminuje trwale ze wspólnoty osobę, która długotrwale zalega z zapłatą należnych opłat. I Trybunał tutaj odpowiada następująco. Analiza w kontekście innych przepisów, analiza artykułu 16 ustawy w kontekście innych przepisów ustawy o własności lokali pokazuje, że instytucja z artykułu 16 może być stosowana wyłącznie w takiej sytuacji, gdy właściciel nagminnie nie wykonuje wobec wspólnoty swojego podstawowego, ustawowego obowiązku związanego z pokrywaniem kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, a zatem gdy bezpośrednio i w istocie uporczywie działa w sposób sprzeczny z prawem. Trybunał nie znalazł podstawy do tego, by w takiej sytuacji, zwłaszcza na tle tego konkretnego stanu faktycznego, przyznać a priori pełną gwarancję ochrony nienaruszalności istoty prawa własności. Z tego samego powodu Trybunał nie podziela zarzutu, że instytucja z artykułu 16 pozbawia lub wynaturza funkcję odrębnej własności lokalu. Prawo własności, będzie to bardzo trywialne, ale musi to w kontekście rozprawy zwłaszcza zabrzmieć. To nie tylko uprawnienie, ale również płynący z tego tytułu obowiązek. Dotyczy on zarówno nieruchomości lokalowej, jak i prawa udziału w nieruchomości wspólnej. Z własności wynikają nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki. Dalej Trybunał stwierdza, że w sytuacji wskazanej w artykule 16 ustęp 1 nie ma pozbawienia własności z mocy prawa, ex lege. Przede wszystkim właściciel lokalu nie został pozbawiony wpływu na warunki, na jakich nastąpić może utrata własności. Swoim działaniem może do niej nie dopuścić, uiszczając należne opłaty, ewentualnie utrzymując je tymczasowo, o czym była mowa tu na rozprawie, na poziomie, który nie ma wyraźnie negatywnego wpływu na kondycję wspólnoty. Dalej Trybunał wskazuje w tej partii argumentacji, że decyzję o licytacyjnej sprzedaży lokalu podejmuje niezależny sąd. Z orzecznictwa sądowego wynika to, raz jeszcze, po raz trzeci Trybunał to podkreśla, że nie ma tu automatyzmu w podejmowaniu przez sądy rozstrzygnięcia w tych sprawach. Funkcjonuje przekonanie o ostateczności stosowania powództwa zaskarżonego przepisu przy zachowaniu określonego rozumienia długotrwałości zalegania z należną opłatą. Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie rozważenia wszechstronnego zebranego materiału. Oczywiście taka decyzja sądu podlega także kontroli instancyjnej. W toku postępowania przed sądem pozwanemu właścicielowi lokalu przysługują istotne gwarancje służące przed bezpodstawnym roszczeniem wspólnoty. Były właściciel lokalu nie traci całkowicie wartości zlicytowanego prawa odrębnej własności lokalu, jeżeli po zaspokojeniu wierzyciela pozostaje suma uzyskana ze sprzedaży, komornik zwraca ją byłemu właścicielowi. Konkludując tę partię argumentacji,
Po rozważeniu przesłanek praktycznych, sądowych stosowania artykułu 16 ustęp 1 ustawy oraz kontekstu funkcjonowania prawa odrębnej własności lokali, Trybunał uznał, że przepis ten nie narusza istoty prawa odrębnej własności lokalu, stanowiącej ściśle zespoloną wiązkę uprawnień do poszczególnych części nieruchomości zabudowanej. I wreszcie Trybunał odniósł się do zarzutu nierównego traktowania prawa własności, nierównej ochrony służącej na gruncie ustępu, o której mówi ustęp 2 artykułu 64. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Trybunał uznał, że stanowisko skarżącego nie jest tu zasadne. Po pierwsze, nie można porównywać ze sobą, tak jak to czyni skarżący w pisemnej wersji skargi w uzasadnieniu, nie można porównywać ze sobą odmiennej pozycji właściciela lokalu mieszkalnego i najemcy lokalu mieszkalnego. I tutaj myślę, że nie trzeba szczegółowo wykazywać, że takie ujęcie zbioru relewantnego właściciel i najemca nie ma tu najmniejszej podstawy. Po drugie, argumenty socjalne, społeczne czy aksjologiczne przy podejmowaniu decyzji o zezwoleniu na licytacyjną sprzedaż lokalu są uwzględniane podczas rozważania z urzędu zgodności żądania wspólnoty z zasadami współżycia społecznego. Działanie wspólnoty może być przecież uznane przez sąd za nadużycie przysługującego jej prawa. Może być sprzeczne na przykład ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa albo z zasadami współżycia społecznego. Po trzecie, można tu łatwo wykazać, że w przypadku sytuacji skarżącego sądy orzekające w jego sprawie powyższe przesłanki badały. Warto przywołać w tym kontekście, że sąd pierwszej instancji początkowo oddalił powództwo wspólnoty. Sąd drugiej instancji po rozpoznaniu apelacji wspólnoty uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując na przedwczesność oddalenia powództwa. W ponownym wyroku sąd pierwszej instancji po rozpoznaniu okoliczności sprawy uwzględnił powództwo na podstawie artykułu 16 ustawy, a sąd drugiej instancji oddalił apelację skarżącego. Sądy obu instancji w Tarnobrzegu i w Rzeszowie uznały, że wspólnota w tych indywidualnych okolicznościach sprawy nie nadużyła przysługującego jej prawa podmiotowego. Puentując, i to jest konkluzja generalna orzeczenia w niniejszej sprawie, Trybunał uznał, że artykuł 16 ustęp 1 ustawy na obecnym etapie sądowego stosowania go w zakresie, w jakim przewiduje możliwość wystąpienia wspólnoty z żądaniem licytacyjnej sprzedaży lokalu należącego do członka tej wspólnoty, jest zgodny z artykułem 64 ustęp 1 w związku z artykułem 64 ustęp 3 i artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz jest zgodny z artykułem 64 ustęp 2 Konstytucji. Z tych właśnie powodów Trybunał orzekł jak w sentencji. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Zamykam posiedzenie. Bardzo dziękuję.